Dzień dobry, Tymoteusz Iskrzak. Witam Państwa w studiu portalu lublin.com.pl. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Heinrich, lecz dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym serdecznie przeprosić za opóźnienie wynikłe ze względów niezależnych od nas. Czasami technika mimo wszystko zawodzi, czasami prądu nie dostarczają, czasami nie ma sygnału. Proszę o wyrozumiałość. Mój dzisiejszy gość i Państwa również jest blogerem, działaczem o prawa obywatelskie. Proszę się przedstawić może najlepiej naszym telewizom samemu. Czym się Pan zajmuje? Na co dzień zajmuję się dawaniem prywatnie lekcji angielskiego, czasami tłumaczeniami w innych językach, przeważnie angielski, troszeczkę rosyjski. Poza tym dużo zajmuję się aktywizmem szeroko pojętym, braniem udziału w demonstracjach, organizowaniem ludzi, wymianą informacji na różnych portalach. W jakim celu? Żebyśmy przywrócili prawo i porządek. Przywrócili. Przywrócić nie jest problem. Czym ostatnio Pan się zajmował? No ostatnio to zajmuję się tym, co powiedziałem. Dobrze. Kiedy Pan brał udział w demonstracji ostatni raz? A ostatni raz to nawet bardzo niedawno. Popierałem inicjatywę demonstracji bezpośredniej przy wejściu na plac litewski. Tak, ale to bardzo polityczna inicjatywa. No ja tam byłem poproszony jako aktywista o wsparcie, ponieważ pewne hasła, które oni popularyzują, nie kłócą się z moimi przekonaniami, wręcz przeciwnie. Chcą jednomandatowych okręgów wyborczych, więc stwierdziłem, że to jest jak najbardziej coś, co należy mi się. Zresztą dosyć szeroko mówiłem o tym, że Platforma Obywatelska nie zasługuje już na posługiwanie się słowem obywatelska, tylko Platforma Oszustów, ponieważ w swojej kampanii wyborczej obiecali nam jednomandatowe okręgi wyborcze i na tej podstawie większość młodych ludzi zaangażowała się w wybory, poszła, wrzuciła swoje głosy i została oczywiście perfidnie, bezczelnie oszukana przez... Jednakowoż do Senatu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. No ale to... A co ma do powiedzenia Senat, proszę Pana? Skoro chcieliśmy Senat, to mamy Senat w takiej formie, jakiej jest. Senat powinien być rozwiązany. Jest to absolutne marnotrawstwo podatników pieniędzy. To był postulat Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 2001 roku. Nie interesuje mnie. Oni się niczym nie różnią, wie Pan. To, czy oni się nazywają czerwony, czarny, pomarańczowy, żółty czy zielony, nie zmienia faktu, że gdyby ci ludzie rzeczywiście reprezentowali różnice poglądowe, które oni sami głoszą fałszywie, to co kilka lat, proszę Pana, kiedy inna opcja polityczna dochodzi do władzy, zmieniałoby się w naszym kraju coś. Tymczasem, jak Pan dobrze wie, w naszym kraju nie zmienia się nic. Bez względu na to, jaka opcja polityczna ma większość. No, premier się czasami zmienia, ale to ostatnio no, jakoś... Kukły zawsze się zmieniają w teatrze. Ostre słowa. Nie ma już Pan poniesienia jakiejś odpowiedzialności? No, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Na jakiej niwie? Chętnie pójdę do więzienia, jeśli o to Pan chodzi. No, bez przesady, ja tego Panu nie życzę. Nie jest również to mi obce, także... Mhm. Zmieńmy temat z krajowego na zagraniczny. Co Pan sądzi o obecnym zaangażowaniu Polski w sprawie Ukrainy? No, o sytuacji wewnętrznej, ale także zewnętrznej, to ciężko teraz odróżnić w niektórych punktach. Byłem i jestem w to bardzo mocno zaangażowany, jako Polak, jako człowiek, jako sympatyk przede wszystkim naszych odwiecznych sąsiadów. Proszę Pana, jest to absolutnie sprawą skandaliczną moim zdaniem. Angażowanie się Polski, która uważa się za kraj niby demokratyczny, a przede wszystkim naszych skorumpowanych i nieudolnych liderów, którzy chcą przeznaczać milionowe dotacje dla Ukrainy, którą rządzą neofaszyści, proszę Pana. Ludzie, którzy mają wytatuowane swastyki na ramieniach, na klatkach piersiowych. Neobanderowcy? Oczywiście, wszyscy wiemy, kim był Bandera. Bandera chciał wymordować Polaków, był kolaborantem faszystowskim. Hitlera uważał za wyzwoliciela. Do dzisiaj tam się paraduje z obrazami Hitlera, z napisów cyrylicy Hitler wyzwoliciel. Proszę Pana, no przecież to jest paranoja. No i nasi pseudo-liderzy, proszę Pana, chcą przeznaczać miliardowe czy milionowe dotacje pod presją Zachodu, żeby wspierać ten pucz, bo to jest nic innego jak pucz. Tam w demokratycznych wyborach został wybrany. Jaki by nie był, to jednak w demokratycznych, uznanych przez cały świat wyborach pan Janukowicz. W wyniku puczu neofaszystowskiego ten człowiek został pozbawiony władzy. Takie są fakty. Nie boi się Pan przyczepienia łatki prorosyjskiego szpiega, kolaboranta? Proszę Pana, nie boję się żadnej łatki. Ja staram się używać zdrowego rozsądku, proszę Pana. Moim sąsiadem nie jest Anglik, moim sąsiadem nie jest Amerykanin, moim sąsiadem nie jest żaden Kanadyjczyk, moimi sąsiadami są Czesi,
Słowacy, proszę pana, ludzie, którzy kiedyś zamieszkiwali Grody Czerwieńskie, które dzisiaj się częściowo nazywają Ukraińcami, proszę pana. Dlaczego pan mówi częściowo? To częściowo, jest ponieważ... naród, który ma swoją tożsamość. No, proszę pana, no ale ta tożsamość określa język, proszę pana, którym się posługujemy. Jeżeli tylko i wyłącznie około 1/5 terytorium Ukrainy posługuje się odrobinę innym niż rosyjski językiem ukraińskim, to ci ludzie mają prawo rozsądnie nazywać się inną grupą etniczną. Ale przez kilkadziesiąt lat tam językiem urzędowym był tylko i wyłącznie rosyjski. Nie możemy o tym zapominać. Proszę pana, jeżeli ktoś do dziś tym językiem się posługuje i sam siebie uznaje za Rosjanina, chce żyć zgodnie z wartościami rosyjskimi i bierze udział w referendum i on siebie utożsamia z wartościami, które są promowane i utrzymywane w Rosji, to ja nie widzę możliwości innej niż Polacy, którzy sami lubią wolność i za którą przelewali krew przez stulecia, dać ludziom możliwość wyboru, proszę pana. Jeżeli ludzie chcą źle wybrać, to również jest ich wybór. To nie znaczy, że należy ich tego wyboru pozbawić. Proszę pana, przez ponad 120 lat Polska też nie miała swojej osobowości na arenie międzynarodowej tak naprawdę. Język polski był niekiedy zakazywany, gnębiono Polaków za to, że posługiwali się tym właśnie językiem, a mimo wszystko nikt nam nie dał, jak my sami Polacy, niepodległości w 1918 roku. Czy to się nie kłóci z pana poglądami? No nie, wręcz przeciwnie moim zdaniem, ponieważ jeżeli pan dobrze pamięta, to naszej tożsamości przede wszystkim pozbawiali nas... Ja tego nie pamiętam, ale czytałem. No. Pamiętam z lektur bądź z jakichś innych programów, prawda, historycznych czy naukowych. Przypuszczam, że nie jest panu ta wiedza obca, że tak naprawdę nas germanizowano, oczywiście również rusyfikowano, ale w czasach, kiedy Rosja była rządzona przez władców połączonych nie tylko krwią, ale i interesami z rodziną królewską brytyjską, proszę pana. To nie jest żadna tajemnica. To nie jest żadna tajemnica. Także nas tak naprawdę westernizowano, do dzisiaj się westernizuje, proszę pana, to nam się dzisiaj wmawia, że wszystko ma swoją cenę, łącznie z małżeństwem, z macierzyństwem, z przyjaźnią i tak dalej, czyli cechy, które z gwałtem i barbarzyńskim naciskiem są narzucane na Zachodzie od stuleci. Proszę pana, ceną takiego postępowania z masami ludzi jest to, co widziałem na własne oczy, żyjąc w krajach takich jak Nowa Zelandia czy inne kraje. Ale wróćmy jednak do mojego pytania. Nam nikt nie dał tej niepodległości. Poczuliśmy sobie ją sami na różnych frontach, często w bardzo przeciwnych stronach. Niech pan pamięta, że wywalczyliśmy tą niepodległość i przegoniliśmy stąd, od historii patrząc, Krzyżaków z kim? Z Anglikami, z Amerykanami? Nie, proszę pana, z Rusinami i z Litwinami. Przegoniliśmy. I z Tatarami, dokładnie. Proszę pana, Turcja była jedynym krajem, który nie uznał rozbiorów Polski. Czy to nie jest paradoks? Dostali raz nauczkę, teraz nie, przez szacunek, proszę pana, przez szacunek. Turcja była jedynym krajem, który nie uznał rozbiorów Polski, nie uznał zniknięcia tego kraju z mapy. Turcja póki co ma swoje własne problemy wewnętrzne. Oczywiście. I też przyczyniły się do tych problemów naciski z Zachodu, proszę pana. Korupcja, która przyszła do nich z Zachodu. I to jest powszechnie wiadome, proszę pana. No nie wiem, gdzie się zaczęła tak naprawdę korupcja, ale... No tam korupcja była zawsze, natomiast korupcja ma swoje źródła tam, gdzie, proszę pana, płynie dolar. Dolara nie ma w Ameryce, bo dolar wypłynął z Ameryki, żeby korumpować wszystkich dookoła, proszę pana. Powracając jednak do pańskiego pytania, pamiętajmy po kolei, Krzyżaków przegoniliśmy nie z Zachodem, tylko ze Wschodem, ramię w ramię, przegoniliśmy ich z powrotem ale na Zachód. Ale granice były inne troszkę. Tak, tak. Ale proszę pana, cele były te same. Później przyszedł Napoleon, również reprezentujący wartości zachodnie, reprezentujący, proszę pana, kieszenie Rothschildów i innych, proszę pana, imperialistów. I również źle opowiedzieliśmy się po stronie właśnie Francuzów, bo uwierzyliśmy im, że dadzą nam państwowość i niepodległość, której tak de facto nam nie dali. I również zostali przegnani przez nikogo innego, tylko przez naszych sąsiadów ze wschodu. I w wyniku tego sami później osiągnęliśmy niepodległość, którą znowu chciano nam odebrać, proszę pana. Jaka nauczka płynie? Nauczka płynie taka, że powinniśmy się nauczyć żyć z naszymi sąsiadami, bo jest to zdrowy rozsądek. Jeżeli ja mam przez płot swoich sąsiadów, z którymi żyję od momentu, kiedy się gdzieś tam wprowadzę i ja się nie zamierzam stąd wyprowadzić, to zdrowym rozsądkiem jest żyć ze swoimi naturalnymi sąsiadami
w jak najlepszych stosunkach, bo w razie czego to sąsiad przyjdzie panu z pomocą, żeby przegnać rabusia, proszę pana, a nie Anglik, bo Anglicy i Zachód zawsze przychodził tu rabować, proszę pana. Dobry sąsiad, to jest na pewno coś. Proszę powiedzieć, jakie są pana najbliższe plany, zamierzenia? Najbliższymi moimi planami to byłoby przede wszystkim wziąć udział w jakimś stowarzyszeniu bądź ruchu, które będzie popularyzowało zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości. A pan jakieś założył takie stowarzyszenie, takie ruch? Ja nie czuję, nie mam w sobie instynktu wodza, także jest mi ciężko się samemu zmobilizować, żeby coś takiego. Czuje się pan społecznikiem? Myślę, że tak. Życzę zatem powodzenia w realizacji tych jeszcze nie skonkretyzowanych planów. Państwa i moim gościem był pan Paweł Heinrich, społecznik, działacz praw obywatelskich, a ja zapraszam państwa do oglądania Co w sprawie Iskrzy już za kilka minut. Dziękuję uprzejmie, to Mateusz Iskrzyk. Dziękuję.